Siemaneczko ziomeczki, witam w kolejnym, drugim odcinku serii Prosto z czołgu na moim kanale. Ja jestem Saski2002A, a dziś ze mną jest... Saski2002 i serdecznie Was zapraszam do oglądania odcinków Saski2002A. No, dziękuję, tak, to właśnie miałam. No, ponieważ są bardzo fajne. Próbowaliśmy to nagrać przez 10 minut, nie udało ale się. Ale nie wychodziło? Jesteśmy na mapce Prowincja czołgiem Su-18, nie czołgiem, tylko działem samobieżnym. Tutaj chciałem pojechać na mniej więcej kwadrat na środku, po prawej stronie mapki na środku i stamtąd strzelałem. Tutaj nie trafiłem. Miłosz właśnie mi tu powiedział, że bardzo lubi ten czołg. Przyszedł do mnie do domu. Tak, jak już się dowiedzieliście przed chwilą, ja jestem Dawid. Tata mi mówi, żebym nie podawał swojego imienia, ale no, na potrzeby YouTube'a czasem trzeba się ciut chociaż poświęcić, więc ja się poświęciłem. Nie, żartuję, dla mnie to nie jest żadne poświęcenie. Jak ktoś jest jakimś hakerem, chce działać na moją niekorzyść, no to można mówić, że jestem Dawid, że jestem Lamusem. Ale no, ale ja będę grał, będę dalej nagrywał. To normalne imię. No tak, no ale no, no niektórzy uważają, że... No niektórzy na przykład Dawidów nie lubią. Ja niektórych Dawidów też nie lubię, szczerze mówiąc. Mam takiego kolegę w szkole. Nie, to nie jest moim kolegą, ale... Ale dobra, no nie, no nie gadajmy o mojej szkole, skupmy się może na grze. Saski2002, co ty myślisz o tym czołgu? Nie wiem, bardzo mi się podoba, ponieważ ma fajny kształt i jest dość mały. No właśnie, co do tego, że jest mały, to jest jego właśnie wielka zaleta, bo pomaga mu się ukryć. Na malinówce można spotować na przykład bez strzelania, jeśli dość szybko dojedziesz, ale właśnie wadą... Tak, zalety tego czołgu to właśnie że tak, jak na takie działo samobieżne tak niskiego poziomu, bardzo dobrze opancerzony, też wysoka szybkostrzelność jest i dobre wzniesienie łuku i można też zamontować wentylację, ale są też niestety wady. Ale no, Miłosz mi tu mówi, że coś chce powiedzieć. No bo ty tu trochę źle zrobiłeś, bo nie ukryłeś się za bardzo w krzakach. Ale właśnie chodzi o to, że... Nie szukasz dobrych kryjówek tam ale, za bardzo. Ale no właśnie chodzi o to, że nikt mnie nie wykrył. I to jest właśnie w tym czołgu dobre, bo jest mały i mimo wszystko nikt tego czołgu, jeśli nie trafi blisko ciebie, na przykład gdyby wykryli ten czołg, który stał tu obok mnie, zaraz wam powiem jak się nazywa, bo tutaj nie widzę, no to prawdopodobnie wykryliby... A nie, on jest zniszczony, to przepraszam. To prawdopodobnie mnie też by wykryli. O, tutaj się próbuję bronić przed PZ-em. Tak, PZ-em 4A chyba. Tak, chyba go nie trafisz. Nie, nie trafiłem go tutaj. Chyba pod koniec go dopiero musnąłem coś, ale... Tak to tutaj będzie się nawalał bodajże z jakimś innym czołgiem, też średnim i go zniszczy, ale ja tu się właśnie będę bał później i będę się cofał, żeby mnie on nie zniszczył na pierwszy ogień, dlatego cofnę się i na pierwszy ogień pójdzie tam lekki czołg, który stał tam obok mnie. Tutaj prawie trafiłem, ale trafiłem obok, ale mimo wszystko zadałem ciut uszkodzeń. Ale tak, wracając do czołgu, to on ma niestety też wady. Po pierwsze, nie, na wyższych tierach nie zadaje za dużo uszkodzeń. Jest bardzo, ale to bardzo wolny. Nie jest bardzo wolny. Ale za to wolno zakręca. Wolno jedzie też, ale w ogóle jest dość wolny. Tutaj sami widzicie, jak jeżdżę tutaj, to że bardzo wolno jeżdżę. Tak samo na zakrętach jest strasznie po prostu. Prawie się nie da jechać i niestety jest nie za daleki zasięg widzenia. Niektóre działa samobieżne mogą strzelić na drugi koniec planszy, ale no właśnie nie, to Miłosz mi tu mówi, że to może, ale
Nie, właśnie tutaj próbowałem, dlatego ustawiłem się na środku tej drogi, bo inaczej bym nie miał... Tak mam zasięg na wszystko. Gdybym stał zupełnie na środku pola, to bym miał wszędzie zasięg, poza za budynkami i tak dalej, bo to oczywiście, że nie. Ale tak to na... Gdyby strzelać z bazy, z naszej bazy, z końca naszej bazy na koniec bazy przeciwnika, to nie mam takiego... To działo nie ma takiego zasięgu. W sumie nie idzie ci aż tak źle. Nie, właśnie tutaj próbowałem... Miałem zamiar nagrać czołg M2 Light Tank albo M3 Steward, ale zrezygnowałem, ponieważ rzucało mnie na wysokie tiery i na dodatek miałem jeszcze problem z nagrywaniem, bo program, którym nagrywam, to jest program Action, wykrzyknik. Bardzo dobry program dla początkujących, takich jak ja. Polecam. Tak samo do montowania filmów Camtasia Studio. I no, to są dobre programy dla takich początkujących jak... Ty wszystkiemu robisz reklamy. No, ale ja polecam naprawdę, bo to jest bardzo dobry program, więc... Jak ktoś nie wie, jak zaczynać, to właśnie ten program jest świetny na początek. Tutaj chciałem wykryć tego PZ-a czwórkę, ale no nie wiedziałem, gdzie strzelać, a on tak naprawdę był dalej chyba za tamtą skałą, albo już bliżej. Tutaj LTP, w którego nie wiem czemu nie trafiłem ani razu. Cały czas znikał, chyba miał maskowanie. Tutaj Marder, którego nie zdążyłem trafić, bo również zniknął. A tak w ogóle SU to jest działo radzieckie. Radzieckie działo samobieżne drugiego tieru na podstawie montażowej MS-1. Tak jak jest ten pierwszy bodajże rosyjski czołg, no to właśnie na podstawie modelu tego czołgu jest to działo samobieżne i kilka innych czołgów, nie dział samobieżnych. No, tak w prawdziwym świecie tego modelu istniały tylko plany i nie wszedł w ogóle do masowej produkcji i, no, i nie był zbyt częstym czołgiem, tak jak w WOT, bo w WOT-cie prawie to jest w ogóle w WOT-cie to jest dobre działo samobieżne na początek, jeśli ktoś chce mieć po prostu tak działa samobieżne mimo wszystko jedno na przykład, to po prostu sobie bada po kolei tak na boku dodatkowo SU i to są nawet dobre działa samobieżne, ja je lubię, badam. A masz jeszcze jakieś lepsze, na przykład z trzeciego tieru? Nie, na razie nie kupiłem, bo na razie badam, na razie skupiam się na zbadaniu na Wolverine'a, tego T40, który widzieliście w poprzednim odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka. No ja będę chciał wybierać na Hetzera. Tak, Hetzer, tak jak mówiłem w takim odcinku, to też świetny czołg, taki z czwartego tieru. Ja uważam osobiście, że T40 jest lepszy, ale Hetzer jest tańszy. Co jest lepsze. Tutaj już niedługo koniec bitwy. Więc jeszcze wam powiem o SU. No on jest prawie taki sam jak MS-1, jest dość wolny. Szybkostrzelność, nawet niezła. No i zadaje mało uszkodzeń. Ten SU prowadzi tam na SU-26 i tam dalej na inne SU. No i no, bardzo dobry czołg. No nie ukrywajmy, to jest dobry czołg dla początkujących. I polecam go, jak ktoś chce sobie tak dodatkowo na boku badać. A co to jest to u niego z tyłu? Nie wiem. Tak, nie wiem za bardzo. Naprawdę nie wiem. W MS1... To mnie wkurza, gdy nie mierzy. Tak, w MS1 jest takie samo coś i nie wiem, co to jest. Tutaj odznaka mistrzowska pierwszej klasy, 6696 kredytów. 346 doświadczenia. No, więc nawet dobry meczyk jak na ten czołg, na drugi tier, który mało uszkodzeń zadaje. Więc widzicie, tutaj 164 uszkodzenia, silnik uszkodzony, 148 uszkodzeń, kierowca ranny. Nie, mało razy, tylko dużo uszkodzeń zadawałem. Jak? 5. No tak, 5, ale no na
cztery czołgi, no to mało uszkodzeń. Tutaj zdobyliśmy opanowanego bodajże w naszej drużynie. Tutaj najlepszy wynik miał w doświadczeniu Chini, chyba Chinu. Najwięcej killi miał Marder, dwa, a Chinu, czy tam Chini miał najwięcej doświadczenia, a najlepszy czołg to też był Marder. No więc to by było w sumie chyba na tyle. Zapraszam oczywiście do klanu, dam maila dowódcy klanu w opisie i maila Miłosza też dam, swój mail też. No, dodawajcie nas wszystkich do znajomych, jak coś to możecie zapraszać nas do plutonu. Serdecznie zapraszam do klanu. Tutaj wypisuję nick Bartka, który jest zastępcą i tutaj jeden z lepszych graczy w naszym klanie. Blanko 11, Blanko podkreśnik 11, serdecznie go pozdrawiam. No, Blanko, pozdrawiam serdecznie. No, więc to by było na tyle. Dzięki. Ty też. Usłyszycie mnie już niedługo w nowej serii z Plutonu. No, do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję za to, że tak mnie wspomagacie, łapkujecie filmy, co prawda jest 5 łapek, ale to nieważne. Subskrybujecie, komentujecie, nikt nie komentował, ale za komentarze z góry dziękuję. Meczyk SU18 na prowincji Saski 2002A. Serdecznie dziękuję.